Moi mili, ten materiał będzie inny niż wszystkie, które do tej pory widzieliście na moim kanale. Otóż napisał do mnie jeden z widzów, który, jak się składa, mieszka niedaleko, bowiem po drugiej stronie miasta. Mariusz, bo o nim mowa, proponuje, abym podjechał do niego i nagrał materiał z przebudowy chłodzenia w jego komputerze, ale no nie nie nie, nie chodzi o byle jakie chłodzenie, a o CLC, czyli Custom Liquid Cooling. Które po polsku możemy nazwać chociażby autorskim chłodzeniem wodnym. W każdym razie 12-letniego Zalmana wymienić on chce na nowy blok wodny od IK. chłodnica również ma być podmieniona, chociażby na większą. Mariusz w mailu pisze też, że niedawno zakupił używanego RTX 3090 i choć ten jest w pełni sprawny, bowiem go testował, to kartę męczą wciąż zbyt wysokie temperatury. I choć z pomocą mojego materiału instruktażowego wykonał on jej undervolting i pomogło to ją trochę wyciszyć. To karta ta wciąż cicha wcale nie jest. No i uwierzcie mi, że tak to jest. Starszy RTX na starej paście i starych termopadach, no po prostu nigdy nie będzie cichy. Odpisałem więc Mariuszowi, że nie znam się absolutnie i że jedyne CLC składałem, jak miałem 15 lat, czyli naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i wtedy jeszcze takich cudów po prostu nie mieli. No ale skoro jest okazja chociaż poobserwować i nagrać coś dla Was, to dlaczego by nie? Dzisiaj jest niedziela. Ja mam wolne, on ma wolne i jest to w zasadzie będzie to totalna partyzantka i nie spodziewajcie się, aby materiał był jakoś super nagrany, to chyba wciąż warto. Tak więc pakuję plecak, biorę kilka drobiazgów, które mogą mi się przydać i spróbujemy coś z tego nagrać. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jest to ogromny sklep specjalizujący się w kluczach do gier na PC, Xbox, PlayStation czy nawet Google Play. Zdobędziesz tu praktycznie wszystko. Od kart podarunkowych do Steama, po oprogramowanie, pokroju Office czy Windows'a. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe Przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Cześć wszystkim, właśnie wylądowaliśmy u Mariusza, bo oni rozkładamy sprzęty, jak widać, jakieś tam światło jest. Oto Mariusz, Mario, to witam Biaś, Mariusz, Mariusz, Mariusz. kicusy. Tak, jest, tak więc on zaprosił nas tutaj dzisiaj, w zasadzie mnie dzisiaj i ze mną wraz Was, żebyśmy zajęli się tym oto komputerem. Jest co robić i dopad już zaraz wam powiemy, co będziemy robić. Tutaj Mariusz przedstawi w zasadzie zabawki, które będziemy, będziemy kombinować. Będziemy się bać. Mamy blok wodny od IK. mamy no blok wodny też na GPU, też od IK. Tak, tak na no 3090 Master, 24-gigowy i na 5600X procesor r Będzie ciekawie. Tutaj opowiedz w takim razie, na, na co patrzymy, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o twojego kompa. Widzimy kartę, to jest ta 3090, nie? 3090 Master z 24-gigowa. Mhm. Która na tą chwilę jest po twoim undervoltingu Znaczy tylko z, testy z tego Z oglądania YouTube'a Tak zrobiłem Aha. E, Jest ciszej, jest wolniej, jest chłodniej Aha. E, Ale to nie jest to Co byśmy chcieli Jest za głośno, wciąż za głośno Wciąż za głośno, już odpalamy jakiś Zdę... test Tak, zaraz zobaczymy Ale widzimy na pewno zajebistą kombinację um, Jeśli chodzi o Studzenie pamięci Po drugiej stronie już, już słychać Jak ona przyspiesza Podczas testu. Widzimy właśnie wentylator, dodatkowy radiator od góry, żeby wykłodzić pamięci znajdujące się po drugiej stronie RTX 3090. Mamy tam też kolejny wentylator na wyjściu w zasadzie dwa. No i blok wodny. Jest to bardzo stary blok wodny, tak? Tak, tak. On ma co najmniej za 12 lat. Jest to 12-letni blok wodny. Zresztą no, widać, że już nie wygląda tak super świeżo ty na pewno. Ale działa. Ale działa. A, a temperatury jak? Procesora? CPU 53 stopni, gdzie jest używany teraz na 100%? A widzę, widzę. Widzę 56 tutaj. 56 stopni CPU 5460 yy, MHz, temperatura karty graficznej i użycie 100% na tą chwilę, 250 W, ale w i było po raz 300. No, ta, no wiesz, no ona tutaj powinna się rozkręcić do 350 W. No i co tu dalej mamy? Mamy pompkę. Pompeczka od Termaltika z razem z rezerwuarem. E, płyn e, ryk, samochodowy, zielony ze względu na kolorystykę. No właśnie, powiedz nam jeszcze raz, dlaczego, dlaczego chcesz stosować? Stosuję i się samochodowe płyny do, do komputera, ze względu na chodzenia. A to, że one mają w środku trochę e, takiego lubrykantu do smarowania pomp, które są używane w samochodach. Płyn też jest również prze, m, nie prądu. Aha. Więc jest teoretycznie bardzo bezpieczny, nigdy mi się nie zdarzyło, od się dawane, mam nadzieję, że nie dzisiaj. Eee, nie zdarzyło się upalić żadnej części w komputerze ze względu na wodne chłodzenie, chociaż zdarzyły się wycieki, zdarzyły się wycieki. Właśnie, jak sobie radzi z wyciekami w takim razie? Pusteczka szybko i zaczniemy skok sobie. Nie, nie, stara się być bardzo ostrożny i jak więcej czasu spędzić na test zanim. Uruchomię, że tak powiem, komputer, to uruchomię samą, sam pobieg kody, żeby pierwotnie sobie to pochodziło samo. Aha. Co my tu jeszcze robimy? Mamy Fryzela Piąteczkę 5600X, który nie jest na profilu podkręcony, nie jest on hmm. derywatynkowany ani nic. Mamy 16, 32 giga e, pamięci RAMu od Giskila. Mam 3600 MHz. Tak. Jest to Dual Rank. W takim razie pięknie. Co, coś jeszcze na temat pompki? Na temat, o, je, tutaj będzie też do zmiany na pewno radiator, tak? To jest obecnie co PS? to jest? To 40? jest 280. Tak, 280, tylko, że jest gruba 50 mm, a montujemy 4 razy 120. Montujemy 4 razy 120. No to, to już jest fajny gruba sektor. W takim razie odpalamy furmarka i zobaczymy, jak szybko się ona rozgrzewa na stanie fabrycznym. 36 stopni, 62 stopni, 70, 73. Moment. 1300, przed chwilą stały 1700, 2000 mamy, 2300, 2500 obrotów. Już ją słychać nawet. 2700, nawet. Przebija już 2700. No to czyli to masz 100%. Tylko że ona wciąż jest limitowana. Widzę mocą 2 272 tu bierze. No i jest słyszalna 2800 2900 nie 2802. Plan jest taki na dzisiaj, żeby po prostu wyciszyć i ma być w zasadzie praktycznie niesłyszalne, nie? Tak. No ale trzeba zwrócić uwagę, że jednak obudowa jest otwarta. Tutaj też nie jest jakoś super gorąco. Nie? Rozpoczynamy jeszcze raz GPU test. Tym razem e, bios z karty jest przełączony na normalny, a nie na silent i zobaczymy jak to się prezentuje. Już tutaj będę zerkał na temperaturę 84 stopnie w ciągu paru sekund. 2300, 2500. Obrotów na minutę 2600. Widzimy jak masz pobór? Dalej 270 watów. Co się blokuje? 2800, 2900. Widzimy. Robi się coraz głośniej. Jest trochę głośniej w tym momencie mały update po chwili, no bo w zasadzie zastanawialiśmy się cały czas, dlaczego cały czas nie jesteśmy w stanie dobić do 350 W. Temperatura niby wygląda OK, ponieważ mamy 72-73 stopnie. Wentylatory karty no, są oczywiście dosyć, dosyć mocno rozkręcone, tam chyba było 2700 albo 2800, no 2800 tysięcy obrotów, ale tak właśnie dochodzimy, dochodzimy, dlaczego Dlaczego nie chce ta karta pobierać prawidłowo 350 W, nawet, nawet w... I powód jest otóż właśnie taki. Mamy 104 stopnie, prawie 105 stopni na hotspocie. I to jest coś, co trzyma, trzyma nas. No, jest to po prostu kaganiec, żeby, żeby poszła karta dalej, jeśli chodzi o taktowania i pobór mocy. Więc jesteśmy ograniczeni o ograniczeniu jakieś 90-85 watów mniej niż fabrycznie nawet ona powinna działać. Tak więc, no co, no, no trzeba po prostu się za nią zabrać. Dać blok i na pewno będzie 350 Watów. Będzie 350 Watów? Nie ma być, nie. No mam nie. No. Chociaż po co mi te rachunki za prąd? <grym> no to wtedy ograniczysz najwyżej, no ale, ale 100-105 stopni na hotspocie no jest mocno niewskazane. No nie. Ja bym powiedział. Dlaczego właśnie, jest, dlatego właśnie ale jest ten blok wodny? Ale zobacz, jaka to jest ogromna różnica 30-30 stopni? Praktycznie. Widać, że coś tam jest nie tak, tak więc wyłączamy kąpa będziemy badać. Bentonatory troszkę zasypiane. Troszkę, ale one nie były czyszczone od dwóch lat? Trzech pół? Aha. On nie był dmuchany sprężonym powietrzem ani nic przez dwa i pół roku. Także nie jest tragedieła. Zasienacz Zasilacz Corsair? Tak. Tysiąc? tysiąc tak. Tysiączka, bo pięćdziesiątka klękała przytykać. Polecam budowę. Jest świetny, jeśli chodzi filtrowanie, o e... filtrowanie, nie? Filtrowanie i jeśli chodzi o sam serwis. Czy jaki jakie to jest Fantex, jest. To, to jest Fantex, co? To jest Fantex ENTO 719. 719 ENTO. 719. Dobra. Kręcimy, kręcimy. No jeszcze ostatnie spojrzenie takie na kartę, zanim ją zaczniemy rozbierać. Brudna jest, ale tak jak wspomniałeś, że nie było sensu tego jej w ogóle czyścić, skoro, skoro i tak tutaj ląduje blok. Czekałem na ten racji, to tak. Ale przesuwają to już długo. To jest jeden motyw, który przegapiłem wcześniej. Zobaczcie, na czym stoi karta. Co to jest? Kto ja myślałem, że to karteczki są, to jest Lego. To jest, to jest coś pięknego, no, żeby zrobić. Tylko razem coś tu zbuduje. Mhm. Piękne. Mogłeś powiedzieć, to będzie ci przywiózł, bo mam, no. mam jednego takiego niepotrzebnego. No, no już jeszcze się chyba zobaczymy. No, ale jak działa, nie? Tak samo jak dzisiaj powiedzieliśmy. Jak coś, jak coś jest głupie, a działa, to wcale głupie nie jest. No. Po prostu ta karta jest za ciężka, żeby tak po prostu sobie wisiała tutaj w slocie. Dobra. I cut nie, teraz cut nie. Mhm. Pastak się naprawdę. Nie taką my coś dosyć świeżo by. kiedy była nakładana? Nie, z paru roku temu. Samo lypnęło. Aha. Uh -huh. Proszę, zauw. Dobra, zlatuję, zlatuję. Jeszcze tutaj tuba się zagina. No to ten. Jeszcze coś tam zostanie w każdym bloku i wszędzie, ale to co, naj, to, co najbardziej, żebyśmy zebrali. Czyli taki, taki płyn stosujemy, taki sam używam w samochodzie. I go w ogóle nie, nie, nie rozcięczasz, co? Nie. No czy tam tak mi brakuje? Nie wiem, ile teraz z tego układu wejdzie. I tak to wygląda, to jest zabawa CLC, tak więc widzisz, dlatego jak ktoś chce, to kupuje AIO kupuje i no masz w masz, no się, masz po sprawie, nawet jeżeli po sześciu latach, czy iluś tam ci padnie, nie? O, a tutaj, poręb, że... no, staram się, tak powiem, raz na dwa lata, raz na rok wymienić ten płyn, Aha. E, no, bo traci jednak może niewłaściwości jakieś całego, całkowicie... no, ale go blok otwiera, tam czyszcza i tak dalej, no. Ale jest przy tym kompletnie inaczej, dużo więcej zabawy. Aha. No ale to co, to nawet po dwóch latach, jeżeli używasz tego samego płynu, no to chyba temperatury ci się jakoś tam... Temperatury płynu, to nie ma problemu, To. No. Już to, 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 to wiesz, woda kosztuje tak 5 zł, 10 15 No to w Tesco tutaj można kupić. W Polsce już ludzie nie mają Tesco, my dalej mamy Tesco. Jestem bardzo ciekaw tego bloku, ale tego bloku nie otworzymy. Czy go otworzymy? Otworzymy go. Ten? Właśnie ten otworzymy. Pełną parę. Widać, że to jest taka trochę częściowa, częściowa samoróbka. No mówię, to takie bloki były, no to nie ukrywałeś. No tak Teraz wszystko na szybko łączkach czy na coś. Masz ten blok 11 lat, on co najmniej ma 12, tak? Od co tym najmniej, roku. bo ja go kupiłem używany, a hmm. co najmniej 12 lat, bo ja kupiłem wodne i... jakieś. Do Ryzena da, dalej ci pasował, jakby nie patrzył, tak? Jest. I on nie pokrywa do końca. Widzę tutaj te, te krawędzie jeszcze zostają. Tak, tak, A, ale. Tak naprawdę. Co, co, tutaj masz dwa CCX-y, nie? Tak więc to wszystko jest pokryte przez niego. Nie wystarczy, tak naprawdę. Nie, chlapa, nie? no to zawsze coś się będzie chlapać. No, czuć w rękach, że on nawet jak przez ręce to nie zawsze taki trochę tłusty. No? Zostaje taki lubryk. Tak, taki no. film zostaje. No. A tego używam właśnie. Pompa się tak nie zaciera niby. W sumie ona się ma nie zacierać. Czy ta stara jest inna? Czy jest taka sama? To jest taka sama, jak cię pokazywałem z tą kulką, A zobaczmy. Żeby było łatwiej mi to ciutko otworzyć. Aha. A to to jest ta stara pompa. Taka sama jak ta poprzednia. Czy to jest ta nowa? Tak, to jest ten sam model. To jest, są dwa rodzaje DD5, DD, 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 5 I... No są dwa modele. Jeden jest właśnie model ten, Aha. a drugi model to jest ten z tym plastikiem z góry. Okej. Ta pompa też ma z 11 lat, 12. Właśnie to jest. I tu właśnie chodzi o tą ceramiczną kulkę. Dla kół, mnie dalej wygląda idealnie, a ta pompa dużo przepracowała? 3 lata. Trzy lata. Ja lata. Ale jak bardzo chcesz. I to. Dla twoich widzów? 11 lat. A komputer jest włączony codziennie dzień dnia, przez 11 lat. Zobaczmy, w jakim on jest stanie. No jest w stanie co idealnym, nie? Ceramika też wygląda pięknie, nie ma żadnych otarć. Właśnie, bez problemu się kręci, nie? To jest tam tylko suszarka chodzi w tle. No i jeszcze akwarium. Czyli 11 lat temu, jak kupiłeś się, używano, to wyczyściłeś, tak? Ona... Nie, 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 ja ją czyściłem za dwa lata. A dwa lata temu? Czy po dwóch latach już tyle. Tyle tutaj się naniosło. Mimo używania stosunkowo odpowiedniego płynu. Wiesz co, ale to są mi się wydaje. Te plateau to są hmm. części. Tu z tego skorodowanego bloku. Czemu on tak skorodował? On został uszkodzony w jakiś sposób? E, wiesz co, prawdopodobnie e, zaczęła się korozja aluminium. Może być. Albo to może. Nie wiem, czy to jest aluminium. Czy to jest. Chyba aluminium. Taki nagar, no, ale widać takie coś pulsowanego jeszcze, nie? Bardzo ładnie, czyli co? Ale co, co z impronu już zrobić? Wyczyścić i sprzedać? Czy już nie ma sensu zostawić sobie nie wiem, do kolekcji? Sprzedawał, chyba sobie go gdzieś tam położę na półce razem z tą kartą 580. Właśnie, no bo to jest tylko ta uszczelka, która trzyma tak naprawdę, nie? I tutaj, tak. tutaj mamy, ile, jakie ciśnienie? 3,5 bara było? No, tyle zrobić, nie? Właśnie, 3,5 bara i czasami warto wymienić sprzęt, no, albo sam O-ring, no. Ta ma chyba 4,5 bara. Ta pracuje na 4,5 metra. Czyli 4,5 bara. 1135 litrów na godzinę. No to już jest. Ja chyba wafanu takiej nie mam. Aha, pięknie. Ja sobie tutaj. Ale nie było, ze kierownik się miałbym odbija. Dwa razy większe. To jest ta sama grubość, tak? To jest 500. Grubość jest 50, tylko ta jest. 180, czyli wentylatory 140. 142. Tutaj są 4 razy 120. 4 razy 120. Tak. Jednak ją dajesz na bodku, czy chcesz ją od frontu? Wiesz co, chciałbym ją od bodku dać, ze względu, żeby te wentylatory tu wdmuchiwały powietrze. Aha, no przykręcę wentylatory, które wyciągają powietrze na bo. Rozumiem. Żeby ok. Okej. Okay. Jak najbardziej. Ma to sens, tak sobie. Czyli tak wokół karty i wokół płyty głównej będzie przylatywało wciąż chłodne powietrze. O co nam jak najbardziej chodzi, żeby nie grzać środka. Czyli, czyli z przodu mamy wlot, z boczku mamy wylot, czyli tu będą wyciągające. Cztery wentylatory, które wyciągają laser. Super. Ile kosztował Cię ten blok na GPU? 200. Ponad 200 coś, 200 ponad. A bo teraz jest, teraz jest promocja? Robita, 400 wy za ten blok, to pomyśl sobie, że ludzie kupują naprawdę bardzo fajne karty za właśnie odpowiednik co 2000 zł. Za 2000 zł czy 1800 zł kosztuje taki blok. Tutaj mamy kartę wsadzoną, taką kartę, taką kartę to dostajemy free, czyli, czyli czyli po prostu papier. Tutaj już ją sprawdzałeś, mówiłeś e, szczelność, tak? Żeby nie było później wtopy. A tu jest Taki fajny trik, że to jest na magnesie. Tak jak stwierdziliśmy, że bez instrukcji nikt normalny by na to nie wpadł, bo jak można byłoby wpaść, Czyli bardzo mocno wcisnąć? No, bardzo mocno, mocno. I to jest na magnesiku. Bardzo pięknie, pięknie ukryte śrubki, żeby to bardzo ładnie wyglądało. Mamy GeForce RTX. Direct link. Przepiącone są wstępnie. Po dwie śrubki na razie. Cztery wentylatory, 420 jako wyciągające za chłodnicą, to już odkręcamy. Wciąż pozostają jednak te 3 140 na przodzie. tak, będą nam wtłaczały. Tu będą kolejne dwie 120, ta Tutaj z kolei mamy 3 140 wyciągające i taki będzie plan. No, tam wyciągające i tutaj oczywiście tu wyciągające. Nie zmieścimy, nie zmieści, nie? a 120... Się teraz nie chylczymy się, to w coś tu zmieścić? Już sprawdzimy. Już całe? Nie. Jest idzie. Może? No, no Może? Bo się tu szybki kończy. Tak. To no, 120 będzie tu można wstawić. Masz jeszcze jakąś 120? Czyli mamy takiego, 120, wejść, wejdzie, ale chyba ze względu na to, że ten ma podświetlenie, tak jak mówisz, niebieskie, kompletnie to nie pasuje jak świnie siodło. Um, tak więc pewnie dokupisz, przypuszczam. Prawdopodobnie ja tak wymienię teraz 340, 120 Corsaira, żeby świeciły w tym samym RGB. i. W... A, bo są widzę w ogóle jest fraktal. fraktal. Ale one są nawet bardzo dobre i cichutkie. 6 na wlot, tak. 6, 100, 4, 340, 320, 420... Trzymaczki wyciągające dwie 140 wyciągające trzy 140. No ta będzie się zgadzała na mało piękne. Trzymaczki, trzymaczki do rezerwuaru. Trzymaczki do rezerwuaru, Nowe słowo. Trzymaczka. Ja przez chwilę wyczyściłem procesor, jest już ciutki, gotowy do przyjęcia nowego bloku. Mariusz przykręca trzymaczki, żeby się ładnie trzymały nam tutaj. To to, jak mamy tutaj, to, ten to jeszcze cielętki. Kręcę to. Aha. No Ten tak. zielony nalot. Tutaj mieliśmy mały wyciek. Wleciało pod myszki obudowy. Mamy już problem, zażegnany. I teraz będzie nakładanie bloku. Stanęliśmy delikatnie na tym, że chcieliśmy założyć blok na procesor, ale jak się okazuje, podstawka nam nie pasuje. Niby miało, miał być w zestawie AM4, i taką wzięliśmy. Znaczy w teorii miało być, ale to chyba jednak nie jest, i nie pasuje wcale. Otwory nie pasuje, tak więc zaraz tutaj będzie prowizorka. No, oczywiście, można napisać do IKEA, Oni wyślą prawidłowy, prawidłowy zestaw montażowy do bloku, tak? W zasadzie tą blachę tylko odkręcimy. Znaczy, później się odkręci, rozumiem, i, i podmieni, więc jest to do zrobienia. No, ale na dzisiaj, żeby to po prostu działało, możliwe, że, że pójdziesz po szlifierkę kątową. I będzie. Zobaczymy co z tego wyjdzie, no. Ja jestem za tym, żeby to na razie nawet pominąć blok na procesor, co ty myślisz? Można... zobaczymy, bo zobaczymy, bo on też szybko i sprawnie pójdzie, no to zrobimy, a jak nie pójdzie. No to najwyżej pominiemy, no. Jest jeszcze nie rozebrany. Blok na kartę graficzną na pewno na, fe, na pewno pójdzie. Czyli wszystkie plany jakoś kombinujemy, tak? I teraz dochodzimy do wniosku, że zostawiamy um, backplate. Czy też tą podstawkę oryginalną? Dajemy dystansę na to takie cudo, które będzie trzymało blok. Mniej więcej w ten sposób. Czy się uda? Może się uda. No nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale to jest to na chwilę, żeby żeby móc zbudować komputer, bo w końcu na wieczór jest potrzebny, nie? Przeglądamy wszystkie w ogóle możliwości i dochodzimy do wniosku, że chyba to że po, stosunkowo. Potrafi. Właśnie, że Polak potrafi, to będzie stosunkowo najlepszym. Najlepsze co możemy zrobić, czyli to są chyba, nie wiem, czy to nie są właśnie nóżki jeszcze od AM3. Daliśmy podkładki, takie żeby nie rysowały pyty głównej. No i zobaczymy, już, już jakoś to powoli mamy nadzieję, że to chyba jest to, co by było nam w stanie tutaj rozwiązać sytuację. Podejdź zobacz czy dotknij, jak się trzyma coś takiego z podkładką. Nie no, się, nie rusza się. No, a to jest, to jest tylko tak minimalnie przekręcone. I wtedy, wtedy tą podkładkę jest o, do podkładka. I wiesz, że to będzie działało przez najbliższe dwa lata? No, ja mam nadzieję, że zamówisz oryginał. Chyba tak. Jest rozwiązanie. No, przypuszczam, że będzie. nie jest cudowne. Tak, jeszcze raz możemy pokazać. Czyli tu mamy to, które jest w zasadzie od chyba AM4. Tu mamy podkładkę, która no, nie pracuje. Jest to zwykła plastikowa podkładka, no ale, ale zapewni nam stabilność i dobry docisk. Na śrubach możemy wyregować docisk i powinno działać. Wejście, na, na dole. Wyjście u góry. Powtórz? Nie spodziewałem się. Nie spodziewałeś się, że to zadziała? Nie, nie spodziewałem się, że będziemy mieli takie problemy, że tylko No tak, no miało pasować, no ale, ale jest to tak jak wiadomo. No czasami jest idealnie. Na YouTube zawsze jest idealnie też, nie? Bardzo wcześniej. A tutaj. No tak, no ale to tak jest. Chociaż, chociaż jest wesoło, bo, bo mamy co robić i. To widać totalną fuszerkę, ale fuszerka która działa, no to... Znaczy, jeszcze nie wiem, czy działa, trzeba będzie sprawdzić, czy działa, ale... Na razie wygląda to naprawdę bardzo obiecująco, po prostu mamy zapewnić docisk. W jaki sposób to zrobimy, no to już... To już, już zupełnie inna historia. Ma być płasko, ma być równo, nie ma być przeginania. I zimno. I zimno. No co, przykładamy? Przykładamy. No, pasta namorzona była. Pesować. Pesuję. Co dokładamy więcej tych plastyczków, żeby to był lepszy? Nie, tak. ja bym powiedział, żeby było z każdej strony, wiesz, żeby to nie ciągnęło. Czyli po trzy? Nie, no, ale chociaż wiesz co, jeżeli masz tak dużo. Czyli trzy z tamtej strony, trzy podkładki z tej strony. Dokładamy bracket. Pesuję tu. Pesuję tam. A jeszcze przesuwasz blok Jest elegancko. Ten drugi tu jest. A mhm. zaczak się ładnie trzyma. Nie odleci ani do góry, ani na boki. No, troszkę ten. To wygląda lepiej niż fabryczna, ja bym powiedział. Tu jest 2 mm przerwy. Aha. Ale tu się opiera już o ram. Tak. No i teraz dokręcić od góry. Co tymi ty tymi. Co te do... Chcesz to, to? ładniejsze chcesz dać? Co? So, mam dwa takie, dwa takie. Czyli w gruncie rzeczy, jeśli te wyglądają dosyć ładnie, to i tak mamy tylko dwie sztuki. Dlatego zamieniamy je na coś takiego, no. Chociaż będą cztery takie same. Wciąż nie wygląda jakoś strasznie źle. Z tamtej strony będą tylko dwie takie, a z tej strony będą takie, ze względu na to, że to ma podłużny kształt, a to okrągły. Jeszcze ram wyjęliśmy, żeby usunąć to podkładki, bo wiem jedna całkowicie wystarczy, ale ale ten no, drążek no, no. jest jak najbardziej sprężynowy i nam to wystarczy. Dokręcone jest to mocno Karta graficzna została odkręcona. Wszystko to, co się dało, to, co dało się wypiąć, typieliśmy, jakiś tam wentylator do tej pory. No i próbujemy teraz tą zaschniętą pastę kilkuletnią. No i ja bym przyłożył trochę siłę niż tym, tym. Tym plastikiem. No ten plastik to nie wiem, czy tam nie.

ja ją chyba może ją przerzucić do całości. Tego to już zdążyłem dopiąć wcześniej. I tam jeszcze chyba jeden. Dobra, pięknie, no powoli, powoli. Hej. No, krowę. tu się dzieje. Nie Tak. No i oczywiście pady nam się całkowicie rozerwały. No, Dobra, to masz, nie, po pobojowisko. No też to wymieniał, bo nie, Wiesz co no, są innego koloru to na pewno mi da. No. Ale czy tak było fabrycznie, to ciężko powiedzieć. Musielibyśmy... No, te, te są to coś twarde, ale te są mięciutkie. Te są od pamięci... No i dlatego masz pamięć. Przecież to jest twarde na kamień. Te boczki może jeszcze nie, ale... ale ogólnie? No pasta też wygląda by no, fatalnie. O no, jakie dziwne taki zielony korm. Taki dziwny, nie? Aha. Jest ciemna zielonkawa jakby trochę. O, nie. nie jest do końca szary. Ale widać, że było pasty naprawdę sporo nawalone, cokolwiek tutaj zostało wykorzystane, to nie, nie wygląda to idealnie, no, więc Dok. należy się jej spać. To sobie później wyczyszczę, bo to i tak do stawki leci. Szkoda tego hmm. wyświetlacza, szkoda. No szkoda. Chyba, że można by było go przełożyć sobie do obydoby. No mogę i coś z niego przykręcę. Czy go do tego? Zobaczymy, nie? No nie wiem, ładna jakąś to. Na płaskim i teraz się zaczyna czyszczenie, musisz zdjąć... Najpierw pierwszych... Ale... myślę, że odkręcić ten drugi backpaint. Można. I zobaczymy też w jakim stanie są pady po drugiej stronie. też żeby pas lokciem oderwać, czyli byś kondensatora a. Jak coś się powoli ruszało, wiesz? Czym to zakleili? Klejem? Na kropelkę. Jeszcze tam były dwie śrubki, zostały odkręcone w tym momencie I... No tak. się coś, że coś się No Jak to nie wiem, czy to dobrze. Może się kolosacy dotknie, ale nie... Przełóż się i po no... Już nie ma więcej siebie by grzodły. No widzisz, troszkę po tko. Aha. Widziałem delikatny rób. już, już coś, coś, coś zaczyna działać? Okej. Okay. Okej. Okay. Strasznie zasknięte. Absolutnie zasknięte. Co tu się stało? Jest tam, jest tam. Światełko jeszcze. Światełko ma. Do wyczepienia, nie? już. Czy tę I gdzieś to światełko? Jak ten dosyć to trzeba wziąć. Tylko Jak to wypiąć, Problem polega teraz tylko na wypięciu ekranu. Czy się uda? Ok, odpięte. Backplate uwolniony. I co tu się działo? Jakie to są pady grubości? To są 4 mm, 3 mm? To nie są 2 mm. To nie są 4, ani ten, dwa to jest piątki co najmniej. No to są strasznie grube. To nie to jest za to w ogóle? Fatalnie. Absolutnie fatalnie. Co to, to jest, tak zrobić? To... to jest aftermarket. Ja nie wiem, żeby, mhm. żeby to było zrobione. Patrz, ono kole się. Ale czyszczenie jest. Patrz, podłójnie przyklejone. No to, no to masz, dwu, to są 2 mm w takim razie. Dane dwa razy, nie wiem, trochę, trochę porażkę, tak więc. A no, bo to jest karta pokoparkowa, tak. tak jak mówisz. Tak, tak, Czyli tak. możliwe, że nawet nie w jakimś tam serwisie, tylko ta osoba, która ci to sprzedała, bo to on był tym kopaczem. A to nie, to nie, to nie było to osoba. Już kóni musi do serwisu. To był serwis, no to ale, ale możliwe, że on sam wymienił. W końcu jest ta serwisu. Mhm. Jakiegoś, znaczy jakiejś osoby, która to serwisowała. Powie ci, że to jest ten tych padów, że to by ci staszczyło na, na 5-10 normalnych kart jeszcze, gdyby je przepołobić te pady. No same pady kosztowały kupę kasy. Zależy co to nie jest, no ale to to na pewno nie jest. Może to jest, jest wiele z jakiegoś telewizora, czy co? Też jest twarde jak. No kamień, no rozsypuje się. No, ale masz. Ale grubaśnie. Ale masz ten. Futycz. Nie, be... Mater... Ma... No są No materiał. Materiał. A więc to będzie później do sprzątania. Tutaj sprzątanie. Co i to przykład Jakminsem? Coś chcieli wyczyścić. Chról masakra. I pęka. Po prostu cały pęka ten pad. I tutaj też jest dany podwójne, czy czysty upro... Nie, on taki gruby jest, ale też. Się... Zrywa, łamie. Kładki nie wyczyścił za bardzo nie ubrudził. No podkładka do wyczyszczenia i tak była ostatnio czyszczona. tu da się ją ładnie wyczyścić. Ten gościu też miał z Big Fender tą Fender's Edition i mi się ta Fender's Edition bardzo podobała. Ja wolałem tą Fender's Edition. Ale? Ale kwestia była tego, że dzięki temu Fazerowi ona nie wystartowała. Dzięki czemu? Temu Razerowi. I on mówi, że to do domu, sprawdził, bo on on jest pewny, że ona działała. Mhm. No, ale mówi, że ona już leżała z dwa miesiące w pudełku i mówi, że cholera wie, no. I po zabieżą do domu. Ja też się bałem ze względu na to, że mój zasilacz był nie. On być niewystarczający, bo miałem się nawet siok. Mhm. I mogła dlatego nie stać. I mogło tak być, że przy starcie ona mhm. nie dostawała tyle mocy, co chciała. Ale, ale ta ci wstała w końcu, tak? Też na, na no, Ale ja później odłowi, że ona jest 100% dobra, ale przybywają do mnie tego GeForce'a, tego Fenders. A taki serwis, że koleś to do domu przywoził? Bo się przyodował. Aha. Czyli byś mi ten. I ja bym czy to jest dobre, nie Aha. A cena była ta sama? Yy, Fendersa była tańsza. Ma 5 jeźdź też, ale. Na pewno jest ładniejsza, tak, tak długo jak ona jest złożona, to była całkiem fajna, ale widzisz, co z tego, skoro i tak należało ją. spodzić. 105 stopni na no, hotspocie. Idziemy dla Amfego. Dlaczego? Bo tutaj leży ile? Pół kilograma padu. Pół kilograma to to jest, padu. To jest w sumie tylko z backplate'a. Tak, to jest tylko backplate. Tam mamy front. Też tam było coś porobione z tymi padami, ale chociaż już nie aż tak strasznie. Mi się wydaje, że on do tyłu po prostu sam sam kombinował. Co by kombinował, to by kombinował. No. Karta jest już całkowicie wyczyszczona. Oczywiście nie szaleliśmy za specjalnie. Tak, ile się dało, tyle się dało. Z obydwu stron. Oczywiście, żeby nie uszkodzić tranzystorów. No i też wiadomo, nie będziemy poświęcali czterej godzin na samo czyszczenie. Zdejmujesz folię ochronną. No tak, bo muszę się dostać do śrubek. Aha, no właśnie najlepiej by było ją zdjąć później, ale no jak jak? Nie, musimy je rozkręcić. Nie, nie muszę. Bo chcesz, no bo to jest, to jest akryl, akryl, tak? Tak, akryl. Żeby się nie to się porysuje. Właśnie, a akryl się mocno rysuje, więc przypuszczam, że byłoby najlepiej się dostać do śrubek. Proszę, dziwne, że oni nie zrobili wycięć na to, nie? Poczekaj. No nie, nie ma, ale pierwsze czy trzeba odkręcić, to trzeba odkręcić tą górę. Tą sprytną górę. Mogę to odłożyć na poduszkę? Tak, tak. Na poduszkę nie bardzo. No bo to antystatyczne musi być chociaż, nie? No tak, naprawdę nie kładziemy nigdy karty. Sztyguć jest w takiej cenie, nie? No. 900, 900 euro. No My tutaj w Irlandii to operujemy kwotami euro, ale normalnie w Polsce to będzie co? 4000 jak nic, tak? 4 4500 tysiące za, za takie coś. Można wcisnąć i się złamie, o. To jest Piękne cuda. No tutaj, co tutaj? tutaj masz takie... Nie, nie tak, tak, dwa, ale o to. Że, myślałem, że to są te magreski. Aha. A widzisz, zobacz, jak moja mata się to spisuje, no. O, do niej linka zostawimy w opisie pod tym filmem. A tutaj są magresy. 3 7 chyba taka mata, czy 50. Czyli teraz to, wpady? I przekładamy? No, tak, no, trzeba tu z tym. Gdzie masz pady? Pady, pady, tak. E... Dobra, kładziemy pady. To czego szukamy? Dodatkowy kombinerek, bo IK dokręciło zbyt mocno, tak? Pogryt. No i muszę od razu. tej. No właśnie, jeden drowias brakowało czegoś i to było na tym, nie? to. Dzięki. Zgrabiały dużo palce. Nie do takich. Właśnie teraz to będzie można przykręcić. Jeszcze nożyczki. Potniemy zaraz pady. Pady są. Strasznie długie dali. Ja myślałem, że oni je dotkną na, na sami na wymiar, ale, ale widać, że nie za specjalnie. Tak, i takie dali, ale dali. Część padów już została przecięta. Zostały ponaklejane na pamięci wiram. Teraz znak. A pozostałą część zasilania, czyli to musimy, i tu musimy przykryć. Długo została, natomiast jeszcze musimy podzielić te pady na dwie trzecie. Okej, okay, rozdzielone. Nie wolisz przyciąć tego? No w sumie mogę, no to, to, to Właśnie, bo tak, tak myślałem, że będzie naj, najlepiej zrobić. Już zaznaczaj znowu. No ale to coś czuję, że. To być zaklitki pokusz może się dostać, albo jakiś tłuszcz delikatny z dłoni, jeżeli dotknęliśmy, chociaż ktoś czasami nie wie, przed ostatecznym nałożeniem pasty jednak warto przeczyścić raz jeszcze tutaj też te punkty styku do termopadów. No lepiej, żeby był pozbawiony jakikolwiek ciałopcyk. Teraz dajemy pastę i już będziemy z tej strony sklejać całość. Właśnie widzę, no, było czysto dotknąć i... I zrobiło się znowu brudno. To tylko ostość ręczną, więc trzeba ustawić. Dalej widzę plamkę. Po... Moim... Aha, aha. No, od wewnątrz do zewnątrz. Śliczne. Oczywiście wokół tranzystorów jest tam nabalone, ale... Nie będziemy szaleć, to, to nie ma większego znaczenia tak naprawdę, nie? Nie będziemy tutaj... I postruszałem. No. Jeszcze więcej wyszło. Ale mi się ręce płaczą. Ja nakładam na procesor, ty możesz tu nałożyć i będzie rozciąganko. No i sam przyznaj, że jest dosyć twarda ta pasta. Jakaś taka. No i co się. Coś nie. nie widzisz, jak, jak szybko ciągniesz. O, ale już się już wałkuje, nie? No, trzeba posiedzieć chwilę. Ja tak powoli, powoli. coś tam się. Pytał podkę nie było gdzieś tam. Mhm. Mm O, to chwilę potrwa. Czyli łopatka była zła, ale duża łopatka już jest, daje więcej pewności. No, jeszcze tylko te różki, żeby hotspot nie był. Znowu tak poprzednio, 105. No, chyba, że to łopatko chcesz mi dociągnąć te, te detale. To w drugą stronę. Od, od prawej do lewej, twojej. No, chociaż tak w sumie do, dociśniemy, no to się powinno wszystko ładnie wyrównać. Właśnie, bo widzisz, to jest, to jest ta konsystencja tej pasty. No zamiast ona zostać tam, to ci się przykleja do łopatki. czego i mogę zrobić. No to zawsze tak jest. Bicie. Um, bardzo fajny, fajny tip jest taki, żeby schłodzić pady w lodówce nie? i wtedy i wtedy, wtedy bardzo no, lepiej się z nimi pracuje, nie? Aha, o, Masz. Bardzo ładnie. w wyciągu. No. Tak wszystkie, wszystkie odczepimy i zaraz będziemy składać. A tutaj, tutaj kawałek więcej zastąpiłem, ale o tyle ciężko od. No. Piękny widok. I pomyśleć, że ja jestem elektronik z zawodu. Nie się jeszcze pasty, nie? nie? Nie, tylko dopiero tak przełożyć, robić. Okej, okej. Pasują. Tu mi pasuje? Pasuje, mi pasują śrubki tu, pasują śrubki tam. Mamy, oczywiście. Leży. Leży, jest dobrze. Jest dobrze. Czyli skręcamy z tej strony, czyli pady ponaklejane i teraz przychodzi od góry akryl. Co jakiś mlek był? Że? Czekaj, naprowadzę cię. Podnieśliśmy jednak wszystko, bowiem ten pad Przykleił się tak, że byłoby go widać po drugiej stronie, a to jednak atrakcyjnie nie wygląda. Dlatego przykleiliśmy jednak do, do promienika ciepnego. Ten tutaj też jest prosto. Wam je trochę krzywy jest. A widzę, widzę, no. Przyklej go na nowo. To, to tam przeżyje. Tylko nie ciągnij za mocno, bo się wydłuży. Chyba, że znowu przyciąć go wtedy. No i one tutaj przychodzą. I teraz to trochę wygląda ładniej. Jak tam. Wychodzi. pasuje tutaj. Delikatnie pada widać, ale to akurat tutaj nie przeszkadza, chociaż ten drożek. Delikatnie odstaje i tak kartę będziesz widał. No, tak, że to jest góra, nie? Ustątłem. Tu tu. Z góry tu. E, najwyżej można to jakoś tam delikatnie. Plastikowym narzędziem. Tak, to jest góra, no. Nastąpiło kolejne odklejenie, ponieważ zapomnieliśmy o tym. Było po mojej stronie, więc przyznaję się do błędu. A musimy dać najpierw to pomiędzy PCB. Jest to w zasadzie od, odbój, tak można to nazwać, um, żeby dało Dyst przestrzeń, dystans. No, dystans. Dystans dla, dla drugiej strony, no? Tak więc, skręcamy. Dystanse już poszły. Tutaj GPU też dokręcone. Tam pięć śrubek się znajduje. Teraz po raz kolejny powtórka. Czyste. Ty A tam się bona wylała Jesty sterkow. Oj, wychodzimy. Trzymamy siebie, no. Wyścigamy? Chyba nareszcie. No, nie jestem jeszcze taki pewien, leposuję, bo widzę tutaj coś żebyś na dłuższą kartę tu. Widzisz? Czyli tam powinno być przykręcone. Czyli tam powinno być przykręcone, pomimo, że samo PCB kartę nie jest tak długie. Czyli musimy znowu to podnie podnieść. Ale ja. No tak to jest. Ale no, widzisz, póki nie przyłożyłeś, no co tego nie było widać. No bo jak? No karta się kończy, no to gdzie tam patrzeć, nie? No dobra, zdało do góry. No właśnie, kręcamy go, kręcamy go w powietrze. Będzie miał to ładnie wyglądać, ale po prostu będzie trzymał cało się. Raz przychodzi czapeczka do góry. Mamy śrubki. Kartę mamy złożoną. Nie obyło się bez problemów. Problemów tego typu, że na środku jeszcze troszkę brakowało nam przestrzeni. Ale udało się ją. Tak, trzymam. Udało się ją złożyć. Mamy tylko nadzieję, że uszczelki na dole nie zostały przesunięte, ale to się zaraz sprawdzi. Karta już siedzi, będzie trzymała się na Lego. Na trochę większej ilości Lego niż przedtem. Mm -hmm. Ale. już zaczyna to wyglądać sensownie? Jest? Stabilnie? Czyli rurka pada tutaj, później do procesora z tej strony. Kontowy, chyba kontowy, może być, albo prosty. Prosty mi się wydaje, żeby był ciekawie wygląda. Z z prostym. Tutaj prosty? No. W ten sposób będzie takie delikatne, wiesz? Zagięcie 45 stopni, hmm? 50 55 stopni w tę stronę, tak po lekości. Tu mm by -hmm. trzeba było wydać do tego, a tu prosto. Zmiana. Zmiana, ten matem. No. Czyli co? Tutaj dajemy ten, tak? Mówisz prosty. Tak. Tutaj proste. Do karty graficznej. Żeby się schodziło z tym. Dokręb... Tutaj, tak, wiesz co, dał tutaj, są so with... to, że to nie jest... Tu jest bardzo krótki gint. Aha. A to nie jest dedykowane do... A, no bo tam ta, ta masz, ta masz tą swoją taką prześciówkę w ogóle, ze względu, że jest przetarczoną uliczną. Takie trochę druciarstwo po części, no ale... tutaj tak. No, no on nie będzie przecież wymieniał całego rezerwuaru, Tylko po to, żeby... Że to nie wyglądało. Ty top pompy, a on kosztuje też koło 50 euro. Tak, on się za chwilę podda. Woda się i tak tak, do niego wejdzie, to on i tak nie będzie ten... Aha. No to, no to nie będzie taka wielkość, no. Ładnie. To i tak chyba... That's... No, obrócimy go trochę, to wtedy się... Nie tak to na miękkich, to to na miękkich. No nie ma, te, nie ma tyle kombinacji, no. Plastik plastikowych, to musisz włożyć taki silikon do środka, Aha. Potrzebać nie? Aha. Czy coś czy, 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 tam i dopiero wygiąć. Tak. I to silikon się trzyma wtedy środek. A Aha. Tak jakbyś go zgiął tak, to on się wtedy... Właśnie. Balduje. Właśnie. On on ten. To już chyba nie jedne rurki kroiłeś. No. W każdym razie, to założę. Wyścigał Zabawię... was? Zabawię szybciej. Okej, okay, pokręcić. Ale chyba będę musiał. Tak? Bo nie ufam temu blokowi, a więc teraz, jak jest tak co, no, jak puścimy wodę, no to to trzeba będzie stać ze, ze szmatką i sprawdzimy, nie? Jak coś to na, na cztery ręce można spróbować i delikatnie tam nie dojdzie. Ten? Aha. Z tymi końcówkami też nie pasują. Nie Bo jak Dokręcisz, jest fajnie. Aha. Ale? Też ten jest ok, ale miałem jakiś w ręku wcześniej, że to. Ym, to. Chodziło głębiej i mm -hmm. się opierało o ściankę boczną tutaj. Aha. No, ale nie wiem, w którym to było. Że nie można było tego dokręcić na, mm. na 100%. Do uszczelki. Do uszczelnienia, no. Mhm. Mm do doszczelnić O, dobra. Teraz to działa. Gidzio. Fig jest to, jest. Czyli tam przechodzi na górę. Tak, tak? Nie, on no, będzie... A, w ten sposób. Wiesz co? Ale powiedz, a nie lepiej będzie to naprost. Zobacz, a. w ten sposób. No i tutaj możesz mieć naprawdę bardzo ładny kąt. Takie 90 stopni i po całości lekko zaokrąglone. Mi się wydaje, że chyba na prost. Robię to tak. No to super. Może być to no będzie fajnie wyglądało. Właśnie, no bo tak patrzę, że pod kątem, no było, znaczy też by działało tak, jak powinno działać, nie? Ale, ale chyba na prost mi się wydaje, że z odpowiednim przycięciem z odpowiednią długością, wtedy możemy zachować ten taki, taki ładny. Nie wiem, więcej, więcej. pykasz Nie, trochę za dużo, trochę Tak, ale nie... jeszcze muszę liczyć to, że to coś cofnie trochę, bo będzie... Aha. Tyle no, gdzieś... no tak. Zawsze można dociąć. Właśnie, rachcia. Cut. Gorę z przedłużaniem. Odałeś. Co to? Okej. Okay. A w końcu mi się uda złapać ładne nakładanie tego. I zakrętka. Tak, chciałeś? Aha. I tak mi się podoba. Tak, jest git. No. Świetnie. Teraz to idzie. No, szybcy. Wreszcie jakąś robotę widać. Czyli już mamy tutaj w zasadzie połączone wszystkie rurki. Idzie co ma iść. Podpadamy ręczniczki na wszelki wypadek, zanim uzupełnimy płyn. Czy też napełnimy płyn do rezerwuaru i będziemy pakety. Taką popkę sam musiał kupić. Że nabijasz ciśnienia. Można. No. Ja widziałam takie buteleczki, że sobie po prostu ściskasz ją i, i w ten sposób powoli wlewasz, nie? A? To co? Lanie? No najważniejsze. Tutaj to sobie skapie na ten. Aha. Był od to wszystko double trzeba. Jeszcze dociągnąć? Tajr, czyli sztuki, ewakuacja porobstów. Dobra, lejemy, nie spożywać. Największy, najlepszy moment dnia, i jesteśmy tutaj już od drugiej? Od Drugie. drugiej. Sześć, siedem, siedem godzin będzie, no. Aż usiądę z wrażenia i będę obserwował. Okej, okay, coś się leje. Piękny ten płyn. Coś, coś kopnęło? Odpowiedziło się. A. Co? Mhm. Mm nie mam tutaj takiej rówki Aliganckiej Co chłopaki to robią tak profesjonalnie No Dlatego tak jak mówimy Partyzantka, domowe warunki Tutaj jakieś ślanie, To wygląda jak ruskie przelewanie Nie powiem czego Ale płyn wygląda pięknie Szukamy niebieskiego Teraz to masz kolor Aha, poczekaj jak niebieski, taki chyba, okej okay. Teraz jest kolor Teraz to wiemy, co się dzieje. Pięknie. Nie będzie, będzie widać, czy coś na Jeleje, je. Możesz włączyć pompkę, zanim włączymy komp rozumiem, tak? Nie Nie możesz jej podłączyć. A Nie, nie masz niczego na 12V? Mam. No, no. Dobra, No, jest pełen, pełen, no. Tak wygląda podłączanie pompki na, na krótko. 12V zasilacza, znajdującego się gdzieś tam za kwiatkiem po to, aby uruchomić po prostu pompkę jeszcze przed uruchomieniem komputera, skoro no, trzeba pchnąć trzeba pchnąć kulant najlepiej no przez całość trochę odpowietrzyć, no i lepiej to zrobić tak, w takich warunkach, a nie na włączonym komputerze w komputerze, no, tam procesor jak procesor to sobie poradzi, ale że trochę szkoda karty graficznej, jeszcze chcemy się upewnić, czy nie ma nigdzie żadnych wycieków, a lepiej to zrobić w takich warunkach właśnie, niż niż jak komputer będzie chodził. Tak więc, jeżeli jest możliwość, no to, no to na pewno lepiej pięciu... to tak zrobić. O, pompka pracuje na Molex z podłączeniem Molex. Jest z żółtego i czarnego. Zewnętrznego, a nie z czerwonego. Czy jest podłączona? O, 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 zabiera, 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 zabiera płyn. Czy robimy dolewkę? Odłączyłeś teraz? Tak, odłączyłem dolewkę. Pompka została podłączona? Tutaj. Trwa dolewanie, żeby pompa nie chodziła na sucho. O, no, lej, 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 lej. Dopowierczyło się. Zapowietrzyło się odłączyć? No, chwilkę tak. Już odłączamy pompkę. OK, pompka podłączona znowu. A no, szybko, szybko bierze, widzę. Andrzej, Starczy ci płynu? Tam litr tylko, nie? Był. Jest, po, jest, jest około połowy. O, zaraz Tak, już, już, już jest powrót. No, pecherzyków mnóstwo jeszcze, ale... O, to powietrze się będzie jeszcze dwa, trzy dni. Znaczy może nie, z dwie godziny, no. Okej. Okay. Nie widzimy żadnych wycieków. Ale jeszcze z powietrza gdzieś tam po. Tak, tak. Jeszcze teraz z powietrz. powietrza. Ja z powietrza tutaj widzę. sekundę. Aha. Ona się, ten, odwróci. Pamiętacie, że to z są? Ale to jest git. To jest git. Są tam malutkie. Możemy zmienić na niebieskie światło, to może będzie to ciekawie, bo to Już przemianujemy. Dobra. Jest niebieskie. znowu chodzi. No jeszcze się ładnie od powietrza, widać. No ale już tu się od powietrza to ty i tak jeszcze trochę ciągnie tego z wrócę i złogę. Aha. Bo to jest 12,5 V mocniejsze. A tak. Czyli co? Można podłączyć kompa. Zobaczyć, czy chodzi. Skoro nie ma na razie wycieków. Skoro na razie nie ma wycieków. Coraz bliżej końca, już ostatnie składanie filtry. Trochę nam zeszło, co? Fronty. Powoli dochodzi godzina. Nie no, 9.30. A ostrość. Ostrość, ostrość. Czy naprawdę. coś się dzieje z obrazem Monitor no, to się odpalił. O? Aha. To już jest, to już jest dobry znak. To już jest dobry znak. To jest chyba najlepszy. Monitorowanie no, temperatury. GPU 26, 25. A tutaj jest 25 stopni, więc się nie dziwię. w pokoju. Ale pasze temperatury, karty 60, to jest procesor zwykły? Tu, tu jest 54, jego go daję w dół. 52, okay. ale coś przecinki łapie. Coś było duże, ja, jak a... taktowanie? Gdzie masz duże. Jest taktowanie, właśnie duży procesor, jest 4600. No to sobie coś tam mieli, a i temperatura już spada. Może ta pasta termoprzewodząca za nim chwilę złapie. Ona strasznie gęsta była, 40 stopni już mamy, tak? Nie, nie miałem na tego hasła, ale wydajność. 4% użycia, grafika, a to grafika ma 23 stopnie, tak? Tak. Dobra. 26. Grafika 23, 26, czyli z kartą graficzną jest wszystko OK. Jeszcze zastanawia nas procesor. Tutaj rozumiem. Nie, już 30 stopni miało. No właśnie, 30 40 stopni. No tak, no jak w się wczytywał, no to coś tam sobie zamienił. No, no, no. Może jeszcze jakiś bombę powietrza był. Może być. Jak to wygląda? <laughs> Ładnie. No, pompka chodzi. Tutaj nie widać jakichś żadnych większych pęcherzyków. A od dołu, od dołu nie podłącza się RGB jeszcze, tak? Tak, tak. To o to chodziło. Dobra. To ja bym proponował za a to znowu temperatura procesora rośnie 50 stopni. Nie powinna aż tak skakać. dziwne, że on ma takie w ogóle taktowanie? A taktowanie gdzie? No tu. 4600 i tak wskacze. No tak. To co zrobiliśmy tam z procesorem, no to troszkę troszkę było cudowania. Może to, że nie mamy prawdziwego braketa. Może mieć, no, no niby dociska, nie? Na podkładki, ale, ale co? No i znowu 37 stopni. Coś tam zamienił przez chwilę. Próbujesz go docisnąć? No właśnie patrzę, czy się hmm. rusza, czy coś, ale jest... Chyba, że wiesz co, nie no, chyba, że on nie dotyka. Nie ma styku, nie ma styku pełnego, no ciężko stwierdzić. Trzeba zamówić, słuchaj, po prostu trzeba zamówić oryginalne i niech to, niech to działa tak, jak powinno działać. A na razie. Aj wentylator. Wentylator nie na Nie no, to wentylator nie wkładam pan, bo to marchewki kroi. No ma takiego 36-39. Jest w stanie, w stanie obniżyć tę te temperaturę jednak, nie? Nie, zapuść delikatny load na, na kartę graficzną. Kartę graficzną najpierw sprawdzimy. No to nie jest delikatny lot ale może spróbować. Ej, gdzie tam, a jeszcze hotspot. E, obserwuj hotspot. O. Właśnie. Odpadł coś od hotspotu. Bo to hotspot nas martwi najbardziej. O Panie. Na hotspocie, weźmy automatyczna. na hotsopie się mamy. Poczekaj, spojrzę Nie przez kamerę. Hotspot 35, temperatura pamięci 34. No to tak dobrze to chyba jeszcze nie było. Daję małą rozdzielkę. To i tak nie. nic nie zmienia. No ale możesz. Ale po prostu pójść. A settings coś jest. Nie, to i tak po prostu zawsze będzie ci próbował brać największą Nie, może nie temperaturę. Zapuść I, i, i tyle. I co najwyżej się wyłączy. No, tak, no. Nic gorszego się nie stanie. 370 Watów, już widzę. 100 was więcej. 75. A temperatura 54 stopni i Ani. 54 na, na hotspotie, Hot bo ja to miejsce w takim momencie. 41, 42 stopnie na GPU i 365 W, a było 260, 270. Te 6 godzin, 7 godzin temu. Chyba warto, bloki. No, bloki są fajne. Tylko, że takie bloki są fajne. Teraz co? Procesor warto sprawdzić. Chyba, że chcesz pochodzić, dać jej pochodzić, no ale co. Tu jest lodowate, to jest lodowate. To się zanim to się, ta, ta temperatura zanim, się zagrzeje, to... Zanim litr wody się... wody. Płynu, płynu się zagrzeje, no to minie. Naprawdę. I jakiś test, ale to. No. Pięknie, dobra. Zmieniliśmy kolor na niebieski, po to, żeby było pięknie widać. Rurki i płyn i puszczamy CPU burner. Ale wiesz co? Puść na razie go na sześć rdzeni. Znaczy na sześć, na sześć wątków. Aha. Bo tutaj z procesorem nie jesteśmy pewni jednak tego naszego cudowania na podkładki. I start? Dobra. Jak temperaturę? na no, no to już jest za wysoko. Znaczy, 70 jeszcze krzydy nie zrobi, ale. To... Ale to nie jest to, co. Poczekaj, Czekaj. Poczekaj. Się zatrzyma na 72-73. Tak, to wciąż masz wysokie 4. 4,5 i troszkę zaczyna zrzucać. 75. Coś brakuje, no. Pograć możesz jeszcze te te parę dni, dopóki nie zamówisz, jeżeli ci nie przyjdzie jeszcze. jutro tak, że ty... No albo no nie, nie wiadomo, czy docisku brakuje, czy... czy o co chodzi. No bo pompka na pewno pracuje pięknie. Graficzne. Jest chłodna. No wiadomo, też proces grafiki idzie do, do procesora, ale. Teraz karta ma 29 stopni, czyli temperatura wody na pewno nie ma więcej. No i szybkie podsumowanie jest takie, że tak jak powiedzieliśmy, z procesorem, no coś nie do końca, ale to dlatego, że nam brakety nie pasują. Zrobiliśmy to na. Tak, jak prowizorkę. powiem. Prowizorkę. Tak, dokładnie, na prowizorkę i trzyma się to na podkładkach, jakichś tam innych innych braketach z innego procesora i są inne śrubki. Kompletnie wszystko jest zrobione tak na. Tak, na słowo honoru, e, puściliśmy pełen stres na 12 wątków, 6, 6 rdzeni, 12 wątków. Temperatura, no, tam podbijała do 71, teraz jest 67. Zegary w zasadzie są już 4225. To się tylko odświeża bardzo rzadko przez to, że ten pobiera całą moc obliczeniową procesora. Ale to niczemu no, można korzystać z komputera. Jak to się powiem, do tak. Przez weekend można. Ta coś jeszcze połyska z tym raketem. No. Eee, czy, co miałem zrobić? Warto obserwować temperaturę i... Na Pasuje. Ja się do Dlaczego? Mamy w benchmarku, mam 355 watów. O. Napięcie 0,9. To jakieś niskie. A czemu zegary tak skaczą? Chyba, że to jest kwestia samego benchmarku. Ale na GPU 50 stopni... 100% obciążenia. I ma 0,9 v jak pamiętam ostatnio. To jest rozwirowany chyba, nie? No nie, jest na procent I bez i bez tego undervoltingu. Aha. Dobra. Oto sprawa załatwiona. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo. Tak, papa. Pa. No, dziesiąta dochodzi. Jutro do pracy, na no, 6 trzeba wstać. Kończę właśnie montować ten materiał, ale pewnie czujecie, że zabrakło tu jakiegoś zakończenia. Temperatury grafiki są wspaniałe. Tu pełen sukces, ale co z procesorem? Na to pytanie odpowie nam Mariusz osobiście. Dobry wieczór. Krótkie podsumowanie. Założyliśmy blok. Na kartę założyliśmy blok na e, Druciarstwo z Jestej Ziemi, ale przetrwało nam te dobrych parę miesięcy. E, Dokręcanie. Tych dwubocznych śrubek poprawiło osiągi procesora. Na tą chwilę jest koło 60 stopni w dobrym stresie, bo gram od 2-3 godzin w gry. Eee, ale mamy już nowy blok, wodny, nowy bracket z backplate'em, także niedługo wymieniamy. Karta idzie do pionu. Ponad 2 godziny gierki. I na tą chwilę mamy 44 stopnie. Procek 64. Ustawienia w kierce, Wszystko na ultra. Jest to satysfaktory monitor ultra-wide. W międzyczasie jeszcze dokupiłem cztery wentylatory na przód, które wtłaczają powietrze do chłodnicy, a z tyłu są kolejne cztery wentylatory, które wyciągają chodzą na maksymalnie 40-50%. Swojej prędkości, więc są ciche, niesłyszalne, a szczególnie dobudowały, zamknięte, lekko szumienie, no i ten kolor wody.